Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry School of Dragon, z tej strony Tito. I dzisiaj będzie taki odcinek kolejny krótki, ostatnio sada same krótkie odcinki się pojawiają. Oto z tym, powiedzmy, wielkoludem, czyli Krzykozgonem. Ponieważ dzisiaj postanowili twórcy dodać jego wersję tytaniczną. Jakby tak przestał strzelać, to by było fajnie. O, dobra. Dobra, także udajemy się w pobliżu tego... no nie wiem jak to nazwać, nawet zmieniacza w tytana. Tak czy tak. Dobra, przysiędziemy. Jeszcze obejrzymy sobie statystyki przed zrobieniem go na tytana. 58, 90, 81, 29, 88. No to dobra, spróbujemy coś zapamiętać. Jego wielkość. Stań tutaj, dobra. Dobra, klikamy i zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy faktycznie jest ten. Jest, dobra. 500 gemów. Czy jesteśmy pewni? Oddajemy. Oczywiście nie mam run tytanicznych. Już może być. No, ogień, dawać go jako tytana. I że jak weźmie 500 i się zatnie. Dobrze, zaczął pulsować kamień, to nie jest tak źle. Wtedy wystaje mu głowa. No nie mały jest teraz, nie mały. Zaraz go obejrzymy. No ja myślę, że nie ma sensu zmieniać nic tutaj. Siodła chyba nie ma na niego. Nawet nie będę sprawdzał. Czekaj, chodź tutaj. Tak. Tak, zaraz się tutaj przymierzymy. W sumie chyba niewiele większy się zrobi. Dobra, statystyki 5-8. Statystyki się w sumie nic nie zmieniły wiele. Widzę. Jako tytana. Jak na razie widzimy, tak, czekajcie, ja sobie tu przystanę i go obejrzymy dokładnie. Pokaż się tutaj jako tytan. No, widać, żeś tutaj zmienił trochę barwę swoją. Trochę więcej masz wypustek, no i trochę więcej zębów, no i zęby masz dłuższe, a tak to poza tym... Bez jakichś rewelacji, super, zaraz zrobię strzał. Czyżby Bóg? Bak. Nie wiem, czy to są kwadratowe? Nie, dobrze, poprawiony jest, czyli inny jest. Dobra, zobaczymy jeszcze jak się, czy jak lata. Przy takim ciele, takie powiedzmy szybowanie to dosyć chyba trochę oszukańcze. No dobra, fajnie. Dodali nam kolejnego tytana. Trzeba było czekać na to 2 tygodnie, czy 3 nawet. I ten. No ale w sumie jak na 2 tygodnie to widać, że mają jakieś chyba problemy z grą cały czas, ponieważ nie mogą sobie z nią poradzić. Skoro tylko takie marne rzeczy wpuszczają, no wielkolud z niego jest, no jednak wielki smog jest. Także ten, a czekajcie, może bym się przeniósł jeszcze na Berg. Bo Berg mam załadowane z tego co wiem. I sobie przyrównam go. O, awans na 20 poziom. Nie no. Jednak wielkolud, przypatrzcie się do Szczerbatka, to jest wielkie. A czekaj jak do tego? A tu już w sumie niewiele większy jest od niego. Czekajcie. No głowę ma wielką, a tak to w sumie wysokością ciała to tak niedużo. No jednak tutaj Cloud Jumper jest większy, Muroskek jest większy. Dobra, on ma tutaj tunel szeptozgodów. Chyba, że jeszcze nie będą się ładować. To bym stracił tylko niepotrzebnie czas. Dobra, moi drodzy. Myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Taki króciutki dzisiaj. Oczywiście glitcha w kryjówce dalej nie nagrałem, więc jakiegoś tam chętnego, jeśli ktoś byłby chętny, to zapraszam do współpracy. Dobra, a to było na tyle. Serdecznie was pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.